jazz.pl. Dzień dobry Państwu, ze studia S3, witam Piotr Metz, dziś głosem niższym o prawie oktawę. Zapraszam Państwa na kolejny koncert z dwójkowego cyklu jazz.pl. Szanowni Państwo, ostatnie lata w polskim jazzie to unikatowe rządy zbierających nagrodę kontrabasistów. Michał Barański, Andrzej Święs, a teraz Michał Awtyka, który jednak zawsze zastrzega, że jego kwintet to demokratyczny kolektyw, który łączy pokoleniowe, wspólne, trochę pandemiczne doświadczenie i zespół bez lidera. Ostatnie pół roku to nie tylko debiut albumowy o dość surrealistycznym i podobno przyśnionym tytule Frugstrat, ale i nagroda za fonograficzny debiut roku Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, zwycięstwo w konkursie muzyki improwizowanej, współbrzmienia, no i całkiem niedawno Fryderyk za jazzowy debiut roku. Szanowni Państwo, Marcin Elszkowski, trąbka, Marcin Koneczkowicz, saksofon altowy, Tymon Kosma, wibrafon, Stefan Raczkowski, perkusja, Michał Awtyka, kontrabas. Jazz.pl, Michał Awtyka, kwintet.
Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie. Witamy przed radioodbiornikami, witamy oglądających transmisję na YouTubie i witamy tutaj tych, którzy tutaj przyszli do studia S3. Dziękujemy bardzo programowi drugiemu Polskiego Radia za zaproszenie. Dziś jest dla nas wielki dzień i teraz żałuję, że nie mam trzeciej ręki. Tego nie widać w radiu, ale właśnie w ręku trzymam płytę winylową i właśnie dziś premierę ma winylowa wersja tego albumu, albumu Fruxtrakt. Tego też nie widać w radiu, ale bardzo ważne jest, żeby to powiedzieć, że tę wspaniałą okładkę przygotował Stefan Raczkowski, który dzisiaj gra na perkusji też. Zaczęliśmy od utworu Koszmar, zagraliśmy później utwór pod tytułem Głos Ocean i teraz zagramy utwór Pożegnanie Słońca. Zapraszam. Thank you.
Z okazji premiery płyty winylowej przygotowaliśmy też zupełnie nowe utwory, których na tym winylu też nie ma. I teraz zagramy dwa. I będzie to utwór pod tytułem Kobalt i utwór bez tytułu jeszcze, na razie przynajmniej.
To były nowe utwory. A teraz wrócimy właśnie do najstarszych utworów, które graliśmy w tym zespole. Od tego zaczęła się cała przygoda. I będą to Możliwość śniegu, Trzeci papieros bezsenności i Jaszczur spod znaku Panny.
Dziękujemy bardzo. Na wibrafonie Tymon Kosma. Saksofon altowy Marcin Konieczkowicz. Marcin Elszkowski, trąbka. I Stefan Raczkowski, perkusja. I okładka. Ja nazywam się Michał Awtyka, zespół nazywa się Michał Awtyka Quintet. Płyta, którą wydaliśmy, nasza debiutancka płyta nazywa się Frukstrakt, jest od dziś dostępna też na winylu. I zagramy teraz dla Państwa ostatni utwór pod tytułem Serce otwarte na pół. Thank you.
W dwójkowym cyklu Jazz.pl wystąpił kwintet Michała Awtyki. Marcin Elszkowski, trąbka. Marcin Konieczkowicz, saksofon. Tymon Kosma, wibrafon. Stefan Raczkowski, perkusja. Chciałem powiedzieć lider, ale nie wolno. Michał Awtyka, kontrabas. Młoda siła, a może nawet młoda potęga polskiego jazzu. Skoro młoda, to pewnie sił im nie brakuje, żeby jeszcze zagrać. Proszę ich zaprosić. Bardzo. Jest to dla nas bardzo miłe. Zagramy piosenkę, która nie ma tytułu. Może dzięki temu ten tytuł do nas przyjdzie. Dziękujemy bardzo. Wystąpił dla Państwa Michał Awtyka Quintet. Jeżeli chodzi o tytuł utworu, to roboczo proponuję dwójka, S3, albo z uwagi na udział saksofonu koszula w paski. Bardzo dziękujemy. To był kolejny koncert z cyklu Jazz.pl.
prosimy słuchać dwójki i jazzu. Dziękujemy.